W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dziś przypada uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, jednego z głównych patronów naszej ojczyzny. Święty Stanisław urodził się w Szczepanowie koło Bochni i najogólniej przyjmuje się, przyszedł na świat w 1036 roku. Stanisław był jedynakiem swoich pobożnych rodziców. W młodzieńczych latach studiował w Gnieźnie i w Paryżu. Widząc zdolność i gorliwość Stanisława, ówczesny biskup krakowski Lambert wyznaczył go na swego następcę. W 1072 roku za zgodą króla Bolesława Śmiałego został konsekrowany na biskupa krakowskiego. Odznaczał się wielką troskliwością o wiernych swej dużej diecezji. Nieznany bliżej zatarg z królem doprowadził do bezprawnej śmierci Stanisława na skałce 11 kwietnia 1079 roku. Śmierć biskupa cieszącego się uznaniem i powagą doprowadziła do banicji króla Bolesława. Chociaż dokładnie nie wiemy, co było przyczyną morderstwa ze strony króla polskiego. Czy było to potępianie niemoralności dworu, czy też sprawy związane z dobrami kościelnymi, czy jakakolwiek inna sprawa. Ale patrząc na współczesne świętemu Stanisławowi czasy, możemy dostrzec pewien mechanizm, który często powtarza się. Chęć podporządkowania władzy duchownej przez władzę świecką. Takie próby miały miejsce zawsze w historii chrześcijaństwa. W zależności od silnego charakteru biskupa czy papieża dochodziło do sporów i zatargów między tronem a ołtarzem. Władza państwowa zawsze próbowała wykorzystać władzę duchową do swoich celów, traktując religię tylko instrumentalnie, jako pożyteczny środek do sprawowania władzy. We wschodnim chrześcijaństwie taka zależność, która się wytworzyła, nazywana jest cezaropapizmem, czyli przyznaniu obydwu władz cesarzowi, czyli władzy świeckiej i władzy ziemskiej, jako tej najwyższej instancji. Stąd taka ogromna władza w mianowaniu biskupów i rozstrzyganiu sporów. To skutkowało na dłuższą metę ogromnymi kryzysami duchowieństwa, które mianowane było przez władzę świecką, nie zawsze z odpowiednimi do tego cechami. W historii Kościoła często kryzysy wynikały z braków klerów, z braków kleru. Nawet w dzisiejszych czasach, w którym świeckim dogmatem jest to, aby był rozdział Kościoła od państwa, próbuje się uzależnić władzę duchową od państwa, choćby finansowo, co powoduje przez brak odwagi biskupów, dochodzi do skutku, niestety. I gdy chodzi o publiczne zabieranie głosu w sprawach moralnych i praw państwowych, stanowiących prawo w tych obszarach, biskupi często milczą, nie mówiąc jasno, jaka jest prawda, jaka jest nauka katolickiej moralności. Bardzo smutną ilustracją takiej postawy biskupów jest cała ta postawa w minionym roku. To jest naprawdę smutna ilustracja zależności biskupów od państwa, gdzie podporządkowano się woli władzy świeckiej, mimo tego, że nawet w obecnym systemie, obecnym ustroju państwowym, państwo nie miało prawa zarządzać jakiejkolwiek restrykcji, a jednak biskupi oddali się. I w takich sytuacjach, gdzie właśnie władza chce użyć religii jako instrumentu, czyli patrzy na jego pewne korzyści polityczne, które może mogą wykorzystać w sprawowaniu władzy, gdy pojawia się odważny obrońca praw Kościoła, który jest strażnikiem prawdy, który naucza o tym, co jest moralne, zgodne z prawem Bożym i naturalnym, dochodzi do zatargów i konfliktów. I gdy władza nadużywa swego autorytetu, dochodzi do takiej sytuacji, jak w przypadku świętego Stanisława biskupa. On to zamordowany podczas składania najświętszej ofiary nie uległ się nacisków. I zgodnie ze słowami apostoła Piotra potwierdził słuszność jego słów, że bardziej należy słuchać Boga niż ludzi. I ta jego stanowczość i bezkompromisowość powinna być dla nas wzorem, abyśmy w naszym życiu byli gotowi być wierni poznanej prawdzie. Nawet jak wiąże się to z krzyżami i cierpieniami.
Uciekajmy się często, gdy zaczniemy się chwiać, gdy nasza słabość czy nacisk naszego otoczenia pcha nas do kompromisu w sprawach wiary czy moralności. Uciekajmy się do naszego patrona, świętego Stanisława, o potrzebne nam tak bardzo łaski, aby wytrwać w dobrym. I przy okazji dzisiejszego święta, którym czcimy świętego Stanisława, obrońcy wolności Kościoła do głoszenia prawdy, wolności i niezależności od władzy świeckiej, niech to będzie okazją, aby rozważać nieco o stosunkach między tymi dwoma władzami, której winniśmy oddawać każdej z nich to, co jest jej należne. Kryzys w Kościele czy obecne próby wykorzystania siły władzy państwowej wbrew prawu nie może czynić nas anarchistami. I nawet gdy sprzeciwiamy się pewnym rozporządzeniom, pewnej woli przełożonych, to nie dlatego, że odrzucamy władzę i autorytet jako taki, ale odrzucamy jego nadużycie. Tutaj trzeba należeć, w tych stosunkach między Kościołem a państwem, należy unikać dwóch skrajności polegających na mieszaniu się tych władz w kompetencje władzy drugiej. Nie jest zatem katolickim ujęciem tej kwestii, by władza świecka zajmowała się sprawami duchowymi, ani też władza duchowa przejmowała rolę władzy świeckiej. Trzeba oddawać Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie, mówi Chrystus. Papieże poświęcali cały szereg encyklik tej kwestii. Wymienię przede wszystkim encyklikę Leona XIII, Immortale Dei, o państwie chrześcijańskim. Leona XIII o władzy politycznej, Piusa IX, Quanta Cura i Syllabus Errorum, o błędach modernizmu, czy też encyklikę Piusa XI o królewskiej godności Chrystusa Króla, Quas Primas. One często poruszają o tym, mówią o tej kwestii państwa chrześcijańskiego i stosunku Kościoła do państwa i państwa do Kościoła. W tych dokumentach papieskich, które powinny w swych zasadach determinować polityków określających się jako katolickich, uczymy się z nich tego, że na świecie istnieją tylko dwa doskonałe społeczeństwa, pod którym to wyrażeniem rozumiemy taką społeczność, która może osiągnąć cele same z siebie, mając środki do tego celu. I tymi społecznościami doskonałymi jest państwo i Kościół. Obydwa te rodzaje społeczeństwa są doskonałymi, już posiadają środki do osiągnięcia swoich celów. Tutaj pozwólcie, że zacytuję jedno z encyklik. Jednorodzony albowiem Syn Boży ustanowił na ziemi społeczność, która Kościołem nazywamy, jej zlecił spełnianie po wszystkie wieki posłanictwa, jakie sam od Ojca otrzymał. Jako mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. A jak Chrystus Pan stąpił na ziemię, by ludzie żywot mieli i obficie mieli, tak Kościoła celem i zadaniem jest wiekuiste duszzbawienie. Pokazanie, jaki jest cel Kościoła, i Kościół ma ku temu środki, ma sakramenty, ma prawdę objawioną. A choć społeczność ta zarówno jest ziemska, mówi dalej Leon XIII, z ludzi się składa, jednak ze względu na cel jej wytnięte i środki, jakimi doń zmierza, nadprzyrodzona jest i duchową, przez co różną jest i odrębną od społeczności państwowej, a co najważniejsze, jest tego rodzaju swego prawa i prawa społecznością doskonałą, ponieważ wszystkie środki do bytu i działania potrzebne z woli i hojności swojego Twórcy sama w sobie niezależnie posiada. Czyli Kościół jest niezależny, nie potrzebuje państwa do działania. Kościół katolicki nie jest jedną z religii, lecz jedyną prawdziwą religią. A co za tym idzie, inne ma miejsce niż stowarzyszenia religijne, niż inne wyznania. I traktowanie Kościoła na równi z jakąś sektą protestancką jest niesprawiedliwością. Chociaż mówimy o dwóch odrębnych społecznościach, nie możemy tu mieć na myśli rozdziału w ujęciu zerwania między nimi. Chociaż każda z tych społeczności ma swoje cele, które osiąga różnymi środkami, każda z tych społeczności potrzebuje władzy do kierowania i zmierzania do owych celów. Państwo ma dobro wspólne jako swój cel w zakresie materialnym, Kościół, zbawienie dusz. I tutaj musimy mówić o rozgraniczeniu dwóch zwierzchności duchowej i świeckiej. Leon XIII naucza, Bóg tego piecze nad rodem ludzkim między dwie podzielił zwierzchności.
kościelną i świecką, jedną nad doczesnymi, drugą nad duchowymi sprawami ludzkości. Jedna i druga jest w swym rodzaju najwyższą, jedna i druga ma pewne i oznaczone granice z natury swej i właściwego zadania pochodzące, skąd zakreślają się jakby sfery, w których działalność i prawa każdej w nich się zawierają. Dalej, jak cel wytnięty Kościołowi przewyższa inne cele, tak władza i jego jest ze wszystkich najwzruszniejsza i nie może uchodzić za niższą od zwierzchności świeckiej, ani być od niej zależną. Czy my, jako katolicy XXI wieku, dalej uważamy te zdania za prawdziwe? Czy uważamy, że taki jest ideał tych relacji między Kościołem a państwem? Czy rozumiemy właśnie to, że Kościół, dlatego że jakby jesteśmy poddanymi tych dwóch władz, jesteśmy członkami społeczności państwowej i duchowej. I to ta duchowa, z tego powodu, że jej cel jest wyższy i świętszy, powinna być przez nas wyżej ceniona. Jeżeli zachodzi konflikt tych władz, jeżeli państwo wymaga czegoś, co jest przeciwne wierze i moralności, mamy słuchać tego, co zgodne z wiarą. Nie możemy być pozytywistami prawnymi, że skoro państwo coś nakazuje, to staje się to w ten sposób dobre. Dlatego też musimy pamiętać o tych dwóch władzach i rozumieć, że one są rozdzielone. Ale trzeba podkreślić jedną niezwykle ważną rzecz, że mimo tego rozdziału kompetencji konieczna jest współpraca nad osiągnięciem celu najwyższego, czyli zbawienia dusz. Stąd nie może być rozdzielenie Kościoła od państwa w duchu liberalnym. I to, co jest tak naprawdę takim świeckim dogmatem i takim postulatem wielu partii politycznych, nawet tych, które uważają się za chrześcijańskie, że Kościół oddzielić należy od państwa, jest niezgodne z nauką Kościoła przed Soborem. Między innymi Pius IX wyraźnie naucza w Quanta Cura, to są cytat tych zdań, które są potępione. One są uznane za niezgodne z nauką Kościoła. I zdanie 19 tego dokumentu brzmi: Kościół nie jest prawdziwą i doskonałą społecznością zupełnie samoistną. Nie posiada on własnych i stałych praw od boskiego założyciela sobie nadanych, lecz od władzy świeckiej należy określić Kościołowi prawa i granice, odznaczyć, w jakim odrębnie wolno mu tych praw używać. Czy nie jest to dokładnie to, co obecny rząd, uważający się za chrześcijański, dokładnie czyni? Określa prawa, w jakich Kościół może działać, w jakich może sprawować sakramenty. A zdanie 55 bardzo wyraźnie potępia to, co jest w mniemaniu wielu katolików czymś dobrym. Należy Kościół odłączyć od państwa, a państwo od Kościoła. Jest to zdanie potępione. A w zdanie 79, również potępionym, jest wyrażona taka myśl. Fałszem jest, że państwowa wolność wszystkich religii, tudzież dana wszystkim zupełna swoboda wyrażania publicznie wszystkich zdań i myśli, przyspieszała zdemoralizowanie narodów i zarazę indyfenteryzmu szerzą. Czyli inaczej mówiąc, to, co obecnie się propaguje, że wszystkie religie traktuje się tak samo, tutaj to zdanie, które jest potępione, mówi, że to nie szkodzi, to nie prowadzi do niczego złego. To jest zdanie potępione, to prowadzi do czegoś złego. Dlatego musimy, jako katolicy, mimo tego, że nie mamy takiego wpływu, żeby zmienić tę sytuację, rozumieć, jaki jest ideał, jaka jest nauka Kościoła odnośnie relacji między Kościołem a państwem. Tylko wtedy będziemy rzeczywiście mogli pracować nad tym w naszym małym zakresie, gdy sami będziemy rozumieli, jak być powinno. Jeżeli przyjmiemy ten liberalne podejście, że właściwie państwo to ma się podporządkować Kościołowi, Kościół to ma tylko tyle praw, ile mu państwo wyznaczy, tak naprawdę odchodzimy od nauczania Kościoła, no, która wynika tak naprawdę z pojęcia sprawiedliwości. I czyż te potępione zdania nie są normą naszych czasów, normą postępowania w życiu publicznym? Jak rzadko osoby publicznie uważające się za katolików czy katolickich działaczy znają naukę Kościoła o państwie, o stosunku jego do Kościoła. Co gorsza, jak wielu hierarchów Kościoła jeszcze zna te punkty katolickiej nauki społecznej.
Dlatego, drodzy wierni, módlmy się dzisiejszego dnia dużo do świętego Stanisława, patrona naszego, o dobrych biskupów, następców jego w odwadze i miłości do Kościoła i prawdy, aby wreszcie może zaczęli bronić nie tylko rzeczy przyziemnych, doczesnych, ale wiecznych i boskich. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.